9 form samodyscypliny. Możesz rozwijać 9 form samodyscypliny, które wpłyną na poprawę każdego obszaru Twojego życia. Pierwszą z nich jest klarowne myślenie. Thomas Edison stwierdził kiedyś, że myślenie jest najtrudniejszą dyscypliną ze wszystkich i dlatego tak niewielu ludzi ją praktykuje. Mówi się, że istnieją 3 rodzaje ludzi. Ci, którzy myślą, stanowią niewielką mniejszość. Ci, którzy myślą, że myślą oraz ci, którzy woleliby zginąć niż pomyśleć. Poświęć dzisiaj trochę czasu na przemyślenie kluczowych kwestii i problemów w Twoim życiu. Przeznacz na to długi, niczym nieprzerwalny odcinek czasu, 30, 60 albo nawet 90 minut. Peter Ducker zauważył, szybkie decyzje dotyczące ludzi zazwyczaj są błędne. Pochopne decyzje dotyczące rodziny, kariery, pieniędzy albo dowolnej innej ważnej kwestii zazwyczaj również są złymi decyzjami. Usiądź w ciszy na 30 albo 60 minut i po prostu pomyśl. Arystoteles powiedział: mądrość i umiejętność dodawania dobrych decyzji to połączenie doświadczenia i refleksji. Im więcej czasu poświęcisz na rozmyślanie na temat swoich doświadczeń, tym więcej ważnych nauk z nich wyciągniesz. Regularnie ćwicz przebywanie w samotności. Wsłuchaj się w ciszę. Zawsze, gdy praktykujesz samotność przez 30 minut lub dłużej, aktywujesz swoją nadświadomość i rozbudzasz intuicję. A wtedy dostaniesz odpowiedź od cichego, spokojnego głosu w tobie. Aby nauczyć się klarownie myśleć, weź kartkę i zanotuj wszystkie szczegóły problemów, z którymi się zmagasz. Czasami człowiek nagle wpada na to, co należy zrobić, gdy szczegółowo opisze swoją sytuację. Innym sposobem na to, żeby zwiększyć klarowność myślenia, jest przejście na spacer albo wykonywać ćwiczenia fizyczne przez 30-60 minut. Często zdarza się, że podczas treningu wpadamy na pomysł, który pomaga nam podjąć lepszą decyzję. Możesz też omówić swoją sytuację z kimś, kogo lubisz i darzysz zaufaniem. Osoba ta nie powinna być jednak emocjonalnie zaangażowana w Twój problem. Często spojrzenie na sytuację z innej perspektywy może spowodować całkowitą zmianę Twojego podejścia. Zawsze zadawaj sobie pytanie. Na jakich założeniach się opieram? Co uważam za prawdziwe w związku z tą sytuacją? Alec McKenzie, specjalista od zarządzania czasem, napisał kiedyś: błędne założenia leżą u podstaw każdej porażki. Jakie jest Twoje założenie? Co według Ciebie jest prawdą? A co jeśli Twoje założenia są błędne i podejmujesz decyzję na podstawie nieprawdziwych informacji? Zawsze powinniśmy być otwarci na możliwość, że wybraliśmy niewłaściwy tor działania, ponieważ nie znamy wszystkich faktów albo mamy nieprawdziwe informacje. Bądź otwarty na zrobienie czegoś zupełnie innego.